Witam w kolejnym odcinku Smokey Band and the Meister. W dzisiejszym odcinku program Masterchef. Dzisiaj zajmę się irlandzką wersją tego programu. W zeszłym roku na SGSM 2 omawiałem wersję brytyjską, dzisiaj zajmę się wersją irlandzką, która mm, również miała historię no, dość skomplikowaną, no ale za to nie tak długą jak brytyjski oryginał. Eee, przez granicę irlandzko-brytyjską Masterchef przedał się w 2011 roku. Gdyż dopiero 8 września 2011, czyli jakieś, e, jakieś 6 lat po debiucie brytyjskiej wersji, ten plan przyszedł do Irlandii, e, wówczas zadebiutował 8 września na antenie kanału RT2, czyli na antenie tamtejszej publicznej dwójki. E, tam wyemitowano dwie edycje, pierwszą w roku 2011, drugą w 2012. E, to były dwie edycje dla cywili. E, wówczas, e, ponieważ, jako że Masterchef Ireland bazował na e, formacie brytyjskim, nie na amerykańskim, wówczas tam było tylko dwóch jurorów, dwóch jurorów e, którzy oceniali, e, oceniali e, e, zmagania uczestników. Byli to Dylan McGrath i Nick Munier. Eee, no i cóż, Te dwa, po tych dwóch sezonach na antenie RTE2 program przeszedł na RT 1 czyli na tamtejszą jedynkę, i w 2013 roku wyemitowano jeden sezon Masterchef Celebrity. Celebrity Masterchef, czyli ten Masterchef dla celebrytów, i to był jedyny sezon, właśnie na antenie tamtejszej jedynki, trzeci w ogóle w historii irlandzkiego Masterchefa. No i po tym trzecim sezonie program spadł z anteny. Aż do roku 2017, kiedy to program został wskrzeszony na antenie konkurencyjnej stacji TV3. Obecnie to się nazywa Virg Virgin Media One, no, ale wtedy to się nazywało TV3. to Ta stacja robiła ir irlandzkie wersje takich na np. jak Najsłabsze Ogniwo czy Familiada, no, ale też w 2017 zrobiła krótko trwałe wskrzeszenie Masterchefa w wersji dla celebrytów. To była druga edycja dla celebrytów w Irlandii. Pierwsza nadawana właśnie na TV3 I czwarta w ogóle w historii Wówczas jurorami byli Daniel Clifford I Robin Gill No a Jeśli chodzi o zwycięzców No to yy, ten, ten, ten jedyny sezon na TV3 Wygrała piosenkarka Nim Kavanaugh kto to jest? Fani Eurowizji na pewno tą panią znają, gdyż ta pani wygrała konkurs piosenki Eurowizji w 1993 roku i reprezentowała Irlandię w roku 2010 bez powodzenia, ponieważ wtedy nie awansowała do, do finału. Natomiast ten cele, cele, e, pierwszy sezon dla celebrytów na RT1 wygrał sportowiec David Gillick. No i cóż, to, to, to nazwisko nawet mnie nic nie mówi. No i tyle w temacie. W lata 2011-2017 cztery edycje, dwie cywilne, dwie dla celebrytów, trzy kanały. To jest tak wygląda, yy, wyglądał MasterChef w Irlandii. No i to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Smoky Bandy and The Meister. Cześć!